Poszło. Poszło. Gdzie mam patrzeć? Gdzie tam, trochę tu, trochę tu, trochę tu. To jest to, co są trzy? Są trzy. No, trzy. A to, to są, to są trzy królowie. To czas za rozbieżnego plus trzecie oko. Trzeba się nauczyć patrzeć tym szerokim fokusem, żeby na wszystko patrzeć. Można na środek, tu, na gałkę od statywu. Gałkę. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Wpadamy na chwilkę, żeby wam powiedzieć, że my już tutaj siedzimy od... O, od dawna planujemy. Od 5 lat. Od 5 lat siedzimy. W żywocie mamy tutaj. I planujemy warsztaty, które się zaczną pojutrze, w sobotę. Potrwają przez sobotę i niedzielę. Warsztaty pod tytułem Programy Podświadomości. Ta-da! Chamska reklama! Bliżej, bliżej. 300 to nie chodzi o ten film taki słynny o 300. Tylko czysta, o... w Krakowie jest. Czysta, chodzi o czysta okazja, bo kod rabatowy 300 jest przy zakupie tych, ale to zacząłeś od razu od marketingowych informacji. No, żeby napisali nam wszyscy w komentarzach wydzbany reklamę. Szkoda, że mikroreklamskiego nie ma. Znowu by nas pozwali, że wykorzystujemy znowu, dziecko do chamskiej reklamy. Na szczęście niewielu było takich. Nie, żartujemy. Ludzie, widzimy się w sobotę na programach Podświadomości. Jest już Łukasz Gotowicz, przyjechał z Bydgoszczy. 8 godzin do nas biedny jechał. No nawet więcej. Czekał jeszcze pod B. Czekał właśnie. Planujemy, planujemy. No nie, on się nie spuścił z tak, Bydgoszczy, bo ja, bo ja troszkę wolniej chodzę teraz. Halo. Gipsex, nowe buty. Jakby ktoś chciał, to Krzysio wie, jak to się robi. Odsprzedam za jakiś tydzień, półtora. Widzimy się w sobotę na programach Podświadomości. Widzimy się w interneciku. Widzimy się online i będziemy opowiadać o tym, co zrobić, żeby zaprogramować swoją podświadomość, żeby z nią pracować, móc, żeby ją przekonać do tego, a raczej tak naprawdę samych siebie, żeby zapewniała dobrostan każdemu temu, kto będzie po drugiej stronie. Specjalnie do tego warsztatu zaprosiliśmy Łukasza Gotowicza. To jest światowej klasy, już można tak powiedzieć, hipnoterapeuta. Zresztą teraz już tak. Obok dispensy, tol, wejdźcie, zobaczcie na Joniki, co się dzieje. Nawet, słuchajcie, z nieżyjącą Louise Hay. Tam jest, Stary, jest zdjęcie, da się? Zrobię, da się. Wszystko da się. I będziemy robić fajnie. Będziemy robić wam fajnie w wasze podświadomości, tylko po to, żebyście wzięli tę wiedzę całą i mogli ją zastosować w swoim życiu. I nie mówimy tego po to, żeby wam zrobić dobrze teraz, tylko żeby jak najwięcej wam osób... zrobić dobrze pojutrze i popojutrze. Tak, żeby jak najwięcej osób przybyło na ten warsztat z prostego powodu. Bo prowadząc kanały, tu prowadzimy 3 kanały, wiemy, jak ważkim pytaniem jest pytanie o podświadomość. Co dzięki albo przez nią można w życiu uzyskać? Bądźcie z nami. I odpowiedź jest krótka. Wszystko. Wszystko. Dokładnie. Tak naprawdę wszystko. Więc to jest naprawdę bez wyjątku taki temat, że ogarniając całą podświadomość jesteście w stanie zmienić swoje życie dokładnie tak, jak chcecie. Tak jak to Krzyś powiedział, tak jak to wzmacniasz. To wzmacniasz. Tak? Można też wszystko stracić. Dlatego można. Fajnie jest mieć świadomość tego, jak podświadomość jak działa. Jak ją obsługiwać, tak, co z nią robić. Tak jak Paweł powiedział, że można ją programować, ale zaczniemy prawdopodobnie te warsztaty od tego, żeby przeprogramować i odinstalować parę programów, które wam nie służą. Ale żeby to zrobić, trzeba je najpierw zauważyć. Dokładnie, a większość tak. ludzi... Póki więc... nie ma świadomości, nie zauważa, że jedzie na programach automatycznych. Szkoda. A tak jest. Dlatego... Słuchajcie, w niedzielę, retyńscy, jesteśmy w niedzielę i w sobotę. Tak Gotowiczu, jest. Gotowy jesteś tak. Na sobotę? Na sobotę? Tylko retyńska. Ważna informacja. Ja, tak. Jeśli ktoś chciałby się zapisać, to tylko do piątku, do północy, bo co do 23.59 nie będzie takiej możliwości, więc no, nie ma co zwlekać za długo. I w sobotę z samego rana w waszych skrzynkach mailowych link do wstępowy do zapisu wideo, potem oczywiście zapis audio i tak dalej. Sobota, niedziela widzimy się na żywo. Tymczasem my idziemy teraz do Stylowej. To jest taka restauracja na Nowej Hucie, gdzie podają śledzia. To jest Stylowa. I tego śledzia dzisiaj obiecał nam Łukasz Gotowicz. Więc my idziemy, musimy go wykorzystać. A ponieważ to jest kawałek, to ja zanim tam dojdę, to trochę minie, to musimy już kończyć. Pa! Cześć. Pa.